Witam Państwa w kolejnej odsłonie cyklu Zainwestuj w zdrowie. Jest to pasmo poświęcone schorzeniom, jakie dotykają nas lub naszych bliskich na co dzień. Felietony przygotowywane przez panią Alicję Jędrzejczak mają na celu przybliżyć nam tematykę tych dolegliwości, ale nie tylko to. Poza uporządkowaniem wiedzy podpowiadają, jak zachować się w danym przypadku, a także przynoszą nadzieję na polepszenie swojego stanu zdrowia. W dzisiejszym odcinku omawiać będziemy alergię, czyli niewłaściwe zachowanie się układu immunologicznego na obce substancje lub związki, które dla osób zdrowych są zupełnie nieszkodliwe. Alergeny, bo tak nazywane są te substancje, postrzegane są przez układ immunologiczny alergika jako niebezpieczne. W konsekwencji tego wywoływany jest stan zapalny. Alergie to schorzenie znane nam dzisiaj powszechnie. Mówi się, że zmaga się z nimi nawet co trzecia osoba na świecie. Nic więc dziwnego, że alergie nazywane są współcześnie chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Zachęcam do obejrzenia felietonu pani Alicji, która przybliży nam tematykę tej dolegliwości i opowie o diagnostyce molekularnej, która w tym przypadku może okazać się pomocna. Alergia jest nieprawidłową reakcją układu immunologicznego. Jest spowodowana wiązaniem się alergenu, np. pyłku trawy, z przeciwciałami IgE, co powoduje uwolnienie substancji takich jak np. histamina, co z kolei powoduje objawy – katar, łzawienie, duszność, a nawet wstrząs anafilaktyczny – stan zagrożenia życia. Alergia jest nieprawidłową reakcją immunologiczną na otaczające nas substancje lub związki, na które normalni ludzie nie reagują w ogóle. Czyli alergicy uczulają się na coś, co powinno być dobrze tolerowane. I związane jest to z nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną. Jak rozpoznaje się alergię? Czy są potrzebne jakieś dodatkowe badania? Podstawą rozpoznania alergii jest bardzo dokładnie zebrany wywiad co do charakteru dolegliwości, czasu ich występowania, umiejscowienia, nasilenia oraz potwierdzenie albo testami uczuleniowymi, a najlepiej testami in vitro, które wykonuje się na próbce pobranej krwi, badając podejrzane alergeny, a jeżeli nie do końca wiemy, co należy podejrzewać, wtedy robimy tak zwane szerokie profile alergenowe, na przykład wszystkie alergeny wziewne, wszystkie alergeny pokarmowe lub inny rodzaj, na przykład alergeny na jad pszczół i jad os, żeby zróżnicować, co to za rodzaj alergii. Wiele osób cierpi na alergię już od wczesnego dzieciństwa. Może ona jednak wystąpić w każdym wieku. Czasem pojawia się zupełnie niespodziewanie. Jest więc bardzo podstępna i nieprzewidywalna. Panie profesorze, pamiętam, że jeszcze jako dziecko miałam wykonywane badania w kierunku alergii, wtedy właśnie na skórę ręki, na karapiano mi coś, następnie trzeba było poczekać na reakcję, pojawienie się takich swędzących bąbli. Czy tego typu metody są wciąż wykorzystywane w diagnostyce alergii i na czym to polega? I czy są może jakieś bardziej nowoczesne badania i przy okazji bardziej przyjazne dla pacjenta? Po zebraniu dokładnego wywiadu, jeżeli lekarz podejmuje podejrzenie, że przyczyną dolegliwości mogą być jakieś zewnętrzne alergeny, pierwszym badaniem są tak zwane testy skórne. Testy skórne wykonuje się w ten sposób, że nakrapla się roztwór alergenu wystandaryzowany na skórę, a następnie skaryfikuje się delikatnie skórę specjalną tak zwaną igłą morą Browna, która nie narusza skóry właściwie tylko na skórek, żeby alergen mógł dotrzeć do komórek tucznych, które znajdują się pod naskórkiem. W alergii mamy tak zwane mechanizmy zależne od IG, gdzie powstają swoiste przeciwciała IG przeciwko określonym alergenom. One się łączą z komórkami tucznymi i są również zlokalizowane w skórze. Jeżeli teraz podamy taki alergen, leciuteńko skaryfikujemy na skórek, dochodzi do kontaktu alergenu z przeciwciałem, komórka tuczna uwalnia swoje mediatory, w tym histaminę, i na skórze powstaje bąbel, rumień i również jest silny świąt skóry. To porównujemy do tak zwanej kontroli ujemnej, kontroli dodatniej i na tej podstawie mówimy, czy występuje alergia, ale również możemy wnioskować na temat nasilenia alergii. Testy skórne nie są wskazane w przypadku chorób skóry czy u małych dzieci, u których wykonanie takich testów jest mocno utrudnione. Nie wykonuje się ich podczas przyjmowania leków przeciwhistaminowych, ponieważ istnieje ryzyko wyniku fałszywie negatywnego.
Wówczas metodą z wyboru stają się testy z krwi. W diagnostyce alergii tak naprawdę dzisiaj najpowszechniejsze są badania z krwi. Czyli badamy również przeciwciała IgE, ale w sposób bezpośredni, bo test skórny to jest badanie pośrednie. Patrzymy tylko, czy jest reakcja alergenu z IgE i z komórką tuczną. Natomiast w badaniach krwi pobieramy krew, mamy alergeny i poprzez odpowiednie metody immunologiczne staramy się połączyć te przeciwciała z alergenem i metodami immunoenzymatycznymi wykazać, czy rzeczywiście jest reakcja i jaki jest stopień nasilenia tej reakcji. I mamy tutaj badania z krwi, między innymi cała linia Euroline, która dotyczy testów natywnych, gdzie wykrywamy po prostu określone IgE przeciwko określonym alergenom, oraz badania molekularne, gdzie się wykrywa już pojedyncze epitopy alergiczne, szczególnie na przykład ważne w różnicowaniu przyczyn alergii, w ocenie odpowiedzi na immunoterapię, czy w badaniu alergii pokarmowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o diagnostyce alergii i znaleźć laboratorium, które wykonuje testy serologiczne Euroline, wejdź na stronę www.alergiczne.info. W naszym laboratorium wykorzystujemy panele Euroline firmy Euroimmun. Jest to metoda immunoenzymatyczna, metoda ilościowa, która wykrywa w warunkach in vitro z surowicy krwi pobranej od pacjenta przeciwciała IgE swoiste skierowane przeciwko grupie alergenów. Te grupy alergenów zebrane są w postaci takich paneli czy też profili alergologicznych. Niewątpliwą zaletą tej metody jest fakt, że z niewielkiej ilości surowicy krwi pobranej jednokrotnie od pacjenta możemy oznaczyć do kilkudziesięciu alergenów z różnych grup, na przykład 20 alergenów ziewnych, czy też 20 alergenów pokarmowych. Czy pacjent będzie potrafił sam odczytać wynik profilu Euroline, zanim uda się do lekarza? Wynik, który Państwo otrzymują z laboratorium, jest tak przygotowany, że każdy jest w stanie odczytać. Jest nazwa alergenu lub, jeżeli mamy tak zwaną diagnostykę molekularną, nazwa epitopu alergenowego, który był badany, oraz mamy wynik w odpowiedniej skali. I jeżeli ten wynik jest 0, no to wiadomo, że nie ma alergii. Jeżeli jest od 1 do 3, no to mamy alergię, można powiedzieć, umiarkowaną lub łagodną. Jeżeli od 4 wzwyż, to znaczy, że alergia jest bardzo nasilona. I zazwyczaj ten poziom przeciwciał IgE, który my wykrywamy i określamy w tej skali punktowej, rzeczywiście koreluje z nasileniem dolegliwości. Jednym z rodzajów alergii są alergie pokarmowe. Jakie wówczas przeprowadza się badania? W chwili obecnej w przypadku alergenów pokarmowych preferowaną metodą badania jest jednak diagnostyka molekularna. Otóż alergen składa się z wielu różnych epitopów. Są tak zwane epitopy główne albo główne alergeny i tak zwane mniejsze alergeny. Są również alergeny, które są odpowiedzialne za ciężkie reakcje. Dam taki przykład. Mamy na przykład alergię na mleko. Może to być laktoglobulina, laktoferyna, a może być to kazeina. Kazeina jest oporna na ogrzewanie i powoduje ciężkie reakcje alergiczne. Laktoglobulina czy albumina bez A czy laktoferyna nie działają w ten sposób. Są wrażliwe na ogrzewanie. I badając epitopy alergenowe możemy nie tylko określić, na co chory jest uczulony, ale również powiedzieć mu, czego ma unikać, ponieważ kazeina jest nie tylko w mleku. Jest we wszystkich przetworach, jest w czekoladzie, jest w wędlinach. Trzeba czytać ulotki i patrzeć, żeby uniknąć akurat tego alergenu. To samo z jajkiem. Jeżeli mamy w jajku, na przykład badamy, czy mamy owomukoid, czy inne białka, no to wiemy, że owomukoid jest znowu białkiem termostabilnym, opornym na ogrzewanie i daje bardzo ciężkie reakcje. A więc badanie epitopów jest niesłychanie ważne, jeżeli naprawdę mamy klinicznie pacjenta dobrze zdiagnozować i dać mu wyraźne wskazówki, co ma robić, a czego ma nie robić. Preferowana metoda dla mnie to w tej chwili diagnostyka komponentów alergenowych, czyli diagnostyka molekularna. Alergie na pokarmy występują często u dzieci. Czy takie szczegółowe badania wykonuje się u dzieci? Tak, u dzieci, ale nie tylko. Na przykład jeżeli mamy pacjentów, których chcemy odczulać i dajmy na to prosty alergen pyłek brzozy. Ten pyłek brzozy składa się z tak zwanego alergenu głównego BV1 i alergenów mniejszych.
BTV2, BTV4, BTV6. I teraz wiemy, że jeżeli jest BTV1, a chcemy podjąć decyzję o odczulaniu, to sukces jest prawie na 90%. Jeżeli mamy wymieszane te alergeny, to sukces jest znacznie mniejszy. A jeżeli mamy uczulenie tylko na alergeny mniejsze, to szanse na to, że odczulimy takiego pacjenta, są bardzo, bardzo małe. Te alergeny główne to są te, które uczulają ponad 50% osób uczulonych na dany alergen. Więc generalnie one są najważniejsze. I tak można powiedzieć, jest z każdym alergenem. Inny przykład. Często pacjenci, kiedy przychodzą do nas z alergią na jadowadów, jad pszczoły, jadosy, nie wiedzą, jaki owad ich ukąsił. My musimy przeprowadzić znowu diagnostykę molekularną. I wiemy, że na przykład w przypadku pszczół mamy alergeny typu api, w przypadku osy, wesp, i patrzymy, na co jest pacjent uczulony. Może być uczulony na oba te alergeny, a może być tylko na jedną grupę i wtedy wiemy, że tego pacjenta ukąsiła akurat chyba osa lub pszczoła i na to jest alergia i na to powinniśmy odczulać. U osób cierpiących na alergię badania należy powtarzać. Nie można wykonać ich tylko raz. Badanie w kierunku specyficznej alergii powinno być powtarzane z różną częstością u dzieci, nawet raz w roku. Dlatego, że alergia to jest pewna predyspozycja genetyczna do choroby. I my ciągle się możemy uczulać na nowe alergeny, proszę o tym pamiętać. Czyli to, co stwierdzamy dzisiaj, za rok może być już nieaktualne. Druga rzecz, że również często ta alergia się zmienia. Niektóre alergeny, do końca nie wiem, dlaczego ta alergia wygasza się, uspokaja, a na inne rośnie. Więc jeżeli mamy pacjenta z objawami, leczymy go prawidłowo, a mimo to mamy objawy, to są wskazania do powtarzania badań i u dzieci, gdzie ta zmienność jest bardzo duża i wtedy przynajmniej raz w roku takie badanie powinno być wykonane. Alergia może zabić, dlatego nie można jej lekceważyć. Diagnozujmy się i odczulajmy, by żyć w komforcie. Szanowni Państwo, mocne słowa wybrzmiały tutaj na końcu. Ja pozwolę sobie je powtórzyć. Alergia może zabić, dlatego nie można jej lekceważyć. Diagnozujmy się i odczulajmy, by żyć w komforcie. A do tego zachęcam Państwa w każdym wieku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.